Lawina negatywnych komentarzy. Coś nie wyszło. Szóstka bardzo się zmieniła. O tym, jak w dzisiejszych czasach pojmowana jest kobiecość, można toczyć wielogodzinne debaty, a i tak pewnie nikt nie zdołałaby wysnuć zadowalających wszystkich wniosków. Współczesne kobiety często inspirują się gwiazdami show biznesu, które nie boją się otwarcie mówić o kwestiach wyglądu. Nie inaczej było w przypadku dziennikarki Polsatu, Karoliny Szostak. Nowa publikacja Karoliny Szostak. Karolina Szostak to dziennikarka sportowa, od dawna związana z Polsatem. Przez wiele lat była jedyną kobietą w swojej redakcji. Kilka lat temu jednak to nie jej praca zawodowa przyciągnęła uwagę mediów, lecz spektakularna metamorfoza kobiety, która schudła aż 30 kg. Zmagania z nadwagą oraz niedoczynnością tarczycy opisała w kilku książkach. Dziś wiele zmieniło się w życiu dziennikarki oraz w jej wyglądzie. Kobieta wielokrotnie podkreślała, że według niej kobiecość to przede wszystkim akceptacja siebie, swojego stanu ducha i wyglądu. Karolina Szostak w jesiennej stylizacji. Karolina Szostak wchodzi w nowy, jesienny sezon z przytupem. We współpracy ze sklepem oferującym ubrania dla kobiet o większych rozmiarach, dziennikarka stworzyła kilka stylizacji. Zaprezentowała je na swoim Instagramie. Były to dwa zestawy codzienne oraz błyszcząca kreacja na specjalne okazje. Jak można było się spodziewać, zamieszczone materiały nie przeszły bez echa. Obserwujący zareagowali na publikacje i zamieścili swoje komentarze. Pojawiło się wiele słów zachwytu, jednak nie zabrakło też złośliwych słów, komentujących figurę dziennikarki. Lawina komentarzy na temat figury Szostak. Karolina Szostak poza pracą rzadko pojawia się w mediach. Z tego powodu wszelkie nowości na jej temat budzą spore zainteresowanie. Dziennikarka Polsatu po swojej niesamowitej przemianie stała się inspiracją dla osób walczących z nadwagą. Popularnością cieszyły się również książki, które napisała. Ostatnia aktywność Karoliny Szostak w mediach społecznościowych wywołała lawinę komentarzy. Napisała pani książkę o odchudzaniu i co? Chyba coś nie wyszło w tym zdrowym odżywianiu. I tego nienawidzę w lansowaniu się i potem lipa. Książka nieaktualna. Typowy milf. Lepiej jednak było bez tych kilogramów. Okropne są te komentarze o wadze, przytyła nie przytyła, po co w ogóle o tym wspominać? Przytyłaś, ale i tak ładnie wyglądasz, to takie bierno-agresywne. Karolina, jesteś piękna w tych krągłościach, taka apetyczna i widać, że szczęśliwa. Pozdrawiam ciepło. Pani Karolina zawsze bardziej mi się podobała dodatkowymi kilogramami. Piękna twarz. Po ostatniej publikacji Karoliny Szostak na Instagramie internauci wytknęli jej, że choć kiedyś można było uważać ją za specjalistkę od diet, dzisiaj już nie zasługuje na to miano. Oczywiście wielu miało zupełnie odmienne zdanie i pochwaliło wygląd dziennikarki.